Gdyby marszałek Kuchciński nie wyrzucił posła Michała Szczerby, to byłoby spokojnie w Sejmie. Gdyby marszałek Kuchciński nie chciał zmienić przepisów dotyczących obecności dziennikarzy w Sejmie, to byłoby spokojnie. Mam dosyć takiego gadania i myślę, że wielu z Państwa też ma dosyć z jednego prostego powodu. To są kompletne bzdury. Od roku trwa walka o to, żeby odsunąć pis od władzy, zdelegalizować tę władzę tak w kraju jak za granicą i pretekst jest zupełnie nieistotny. Gdyby nie poseł Szczerba ze swoim marszałku kochany i innymi wygłupami, gdyby nie sprawa dziennikarzy, znalazłoby się 20, 30 innych pretekstów, bo chodzi wyłącznie o Preteksty. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że gdyby nie zastrzelono Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, to nie wybuchłaby I wojna światowa. Podobnie jak nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że gdyby nie prowokacja Gliwicka, czyli napad Hitlerowców na niemiecką radiostację w tym mieście, to nie wybuchłaby II wojna światowa. To są oczywiście piramidalne bzdury. Jest plan odsunięcia PIS od władzy wszelkimi środkami. I co najmniej od września 2016 roku było jasne, że elementem tej wojny będzie także Sejm, czyli jakaś forma okupacja Sejmu, przed czym zresztą Jarosław Kaczyński przestrzegał parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości podczas, podczas narady w Jachrance 23 i 24 września 2016 roku. Słowo stało się ciałem... Przed świętami Bożego Narodzenia, 16 grudnia, doszło do tego kryzysu, który jest wciąż przedłużany, bo chodzi o rzeczy znacznie poważniejsze niż jakieś bzdury dotyczące posła Michała Szczerby, który skądinąd ma takie kwalifikacje do bycia posłem, jak ja mniej więcej do bycia Dalajlamą. Ale to zupełnie inna sprawa. O co więc chodzi w tej rozgrywce? Chodzi o to, że ten rząd w ciągu roku urzędowania ma. Kilkanaście milionów, miliardów złotych więcej wpływów z podatków i w ogóle ponad 20 miliardów więcej przychodów budżetowych. Co to oznacza? To oznacza, że te pieniądze wypływały z Polski. One nadal wypływają, ale w mniejszej skali. To oznacza, że Polska była ustawiona jako kolonia dostarczająca gotowych produktów. Poprzez swoją tanią siłę roboczą i pozwalająca wywozić z kraju pieniądze. Na liście państw, w których odbywają się najbardziej rabunkowe transfery za granicę, Polska znajduje się w ścisłej czołówce i jest to jedyny kraj rozwinięty i jedyny kraj należący do Unii Europejskiej. Te transfery nielegalne sięgają 80-90 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze, z których ktoś korzysta. A w Polsce ktoś dostaje coś w zamian. Co dostaje w zamian? Posady w strukturach Unii Europejskiej, uznanie, poklepywanie po plecach, korzystne artykuły w mediach na zachodzie, materiały w telewizjach od CNN, poczynając a na niemieckiej telewizji państwowej. Kończąc, więc to wszystko jest bardzo wymierne. Status Polski jako kolonii, nowoczesnej wprawdzie, ale jednak kolonii, jest bardzo wygodny dla tych wszystkich, którzy podsycają te wewnętrzne rozruchy w Polsce, czy rodzaj rokoszu permanentnego, z którym mamy w ostatnich dniach i tygodniach do czynienia. I ci wszyscy, którzy Robią to w Polsce, mówię to zupełnie bez ogródek, byli i są za to nagradzani. Te nagrody można bez końca wyliczać, one mają także swój wymiar finansowy. Przerwanie tej sieci zależności kolonialnej i różnych uwikłań politycznych, bo przecież Polska traci część suwerenności, godząc się na status kolonii przez ostatnie przynajmniej 8 lat. Przed rokiem 2015 spowodowało, że ci wszyscy ludzie tracący swój status, przywileje i ci, którzy na tym korzystali, organizują po prostu rokosz. I to wszystko jest wyjątkowo zrozumiałe, i to jest istota tego, co się dzieje w Polsce, a nie jakieś bzdury dotyczące posła Szczerby, śpiewającej posłanki Joanny Muchy. Czy innych ludzi bawiących się w polskim parlamencie w pajaców, co urąga w ogóle statusowi posła i jakiejkolwiek przyzwoitości. Walka się toczy o dojenie Polski na kolejne miliardy i o status państwa niesamodzielnego. Reszta to zawracanie głowy.